Dzień dobry, Beata Grzygrzółka z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt. W ramach kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem przepiórkarni oraz obecnych tutaj ptaków. W zajęciach uczestniczą zarówno ptaki dorosłe, pisklęta, jak i jaja. Między innymi z tych przedmiotów to monitoring populacji zwierząt, w ramach którego studenci mają okazję na dorosłych ptakach przećwiczyć obrączkowanie, chwytanie, różne takie metody, które są wykorzystywane podczas prac terenowych na stanowisku obrączkarskim, też wykonywanie pomiarów. Ćwiczymy to również na pisklętach jednodniowych z reguły. Chodzi tutaj o wykorzystanie ptaków różnej wielkości, co jest kluczowe, jeśli chodzi o możliwości dydaktyczne i jakby zdobywanie tych umiejętności praktycznych przez studentów. Znajdujemy się w paszarni, w której przechowywana jest pasza dla przepiórek. Tutaj uczymy studentów podczas zajęć praktycznych, podczas praktyk tego, jak wpłynąć na to, żeby wszystkie badania, doświadczenia, które w ramach swoich prac inżynierskich, magisterskich mieliby tu prowadzić, jak zapewnić kontrolowane warunki, również jeśli chodzi o żywienie ptaków. Te warunki przechowywania paszy są niezwykle ważne. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji, wilgotności. No i oczywiście uczymy dobrych praktyk wykonywania wszystkich czynności, jakie związane są z różnymi aspektami utrzymania zwierząt. Żeby prawidłowo i bezpiecznie chwycić ptaka do pomiarów, trzeba go chwycić łącznie ze skrzydłami, najchętniej tak od góry, w pół wysokości, tak żeby nie miał możliwości wyrwania skrzydeł ani do przodu, ani do tyłu. Proszę spróbować. Wtedy, jeżeli trzymamy w taki sposób, to nawet ptak nie będzie próbował się wyrywać i możemy przystąpić do mierzenia długości skoku, czyli tak trzymając jedną ręką, w palcach sobie chwytamy również za najdłuższy palec, tak żeby uzyskać tutaj kąty proste i wykonujemy pomiar 36,5 u mnie. Studenci hodowli i ochrony zwierząt towarzyszących i dzikich w ramach odbywanych tutaj zajęć uczą się praktyczny sposób chwytania ptaków, wykonywania prostych pomiarów zoometrycznych, tak jak mierzenie długości skoku czy ważenie ptaków na wadze elektronicznej. Proszę spróbować. Waga powinna być wytarowana. Ptaka wkładamy w taki sposób, żeby najchętniej był przykryty, wtedy on nie będzie się wyrywać. I mamy ptaka zmierzonego. Przepiórkarnia jest miejscem, w którym studenci zdobywają zarówno wiedzę, jak i umiejętności praktyczne, ale także mają szansę realizować swoje prace inżynierskie, prace magisterskie, jako prace doświadczalne. Korzysta z tej możliwości również moje koło naukowe, Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych, które wykonuje między innymi prace związane z przepiórkami, z behawiorem, z żywieniem, z hodowlą jako taką.